Warszawa lubi takie chamstwo. No bo Warszawa jest chamska. No to lubi takie chamstwa. Tutaj nie żadne centrum, tylko jadę z Gocławia, bo 521 nie wiadomo jakim mostem jechał, Bora Komorowskiego, no. Zajechał z tamtej strony, że ludzie nawet nie wiedzieli, jakim to mostem jedzie, że aż tak długo. I te płoty na boku. Ale zaraz, to ten, Boże, no, kierowca to nie uprzedził jakoś? Przecież powinien bardzo... No kierowca nie ma nic do gadania, bo stoi straż i każe skręcać przy smyku w prawo, przez no, plac Trzech Krzyży. Skręca w trasę łazienkowską, no. I jedzie gdzieś potem jeszcze skręca mostem Bora Komorowskiego i na Marysinku wylądował i już gadał, że zaraz będzie... Na Marysinku? No to ładnie! No ale na Gocławiu właściwie, bo to jak mostem Bora Komorowskiego no, to rzeczywiście... Gocław. Tak, Gocław. No to ja wiem. Przecież tam mieszkali artyści z Teatru Wielkiego. No. Wszyscy wyprowadzili się z powrotem do Poznania. Nie chcą Warszawy, bo Warszawa jest chamska. No ale może nie no. Ciekawych propozycji zawodowych, wiesz. A poza tym w Teatrze Wielkim, dawno tutaj ci, co kiedyś śpiewali, nie śpiewają. Tutaj kto inny, no dlatego cały czas kto inny. A ta Izabela Kłosińska, to ona na zapleczu pracuje i przyjmuje wokale, przyjmuje głosy i też całkiem inne. Ona tu się wielokrotnie wypowiadała w radiu Tok FM, pewnie jakaś Żydówa. Śpiewała w kościele Świętego Krzyża. Wcale jej głos mi się nie podobał. Nic specjalnego i co tu robić z siebie? Idiotkę chyba. Oni się zagryzają, a najgorzej to mieli ci dyrektorzy teatru Wielkiego, co, który tam, wiesz, porządki zrobił, jakieś tam artystów sprowadził za granicę, no, czyli by robił sobie pozycję, to już by został wypierdalane. I następne steczki, wiesz, powiedzenie. A w ogóle to ludzie widocznie tu nie chcą w tym Teatrze Wielkim pracować. Dlatego mówię, że się wyprowadzili do Poznania, ci co byli z Poznania. I Pietras w Poznaniu był, teraz nie wiem, gdzie on tam jest. Tanowski, ci wszyscy Hoffmanowie. No właśnie, teraz nie wiadomo kto teraz, wiesz, tam prezesuje w tym Wielkim. Tu tylko są awatary, oszuści i ci, którzy naśladują tak samo jak naśladują Anglię poprzez stosowanie nazw przy restauracji.